20 lat od śmierci Jerzego Giedroycia i zamknięcia kultury to 20 lat badań nad dziedzictwem kultury, a więc rozwój i publikacji, i konferencji, i seminariów, rozwój ruchu wydawniczego, przygotowanie szeregu wydawnictw źródłowych, na przykład takich jak korespondencje Jerzego Giedroycia i autorów, także reprintów numerów kultury. No, dla nas z perspektywy Lublina to jest od 10 lat funkcjonowanie pracowni badań nad Instytutem Literackim w Paryżu i trzeba to z dumą powiedzieć. Z okazji 20. rocznicy śmierci Jerzego Giedroycia ukazały się dwie książki. Jedna z nich, to znaczy Kultura, teczka redakcyjna, numer 9, 1969, obrazuje nam dosłownie, na czym polegał styl pracy redaktora. Druga książka jest książką bardziej do czytania. Słyszałam, że jest już ona nazywana antologią wspomnień. Nosi tytuł Redaktor 20 lat bez kultury. Zawiera 22 teksty napisane specjalnie do tej książki przez współpracowników Jerzego Giedroycia, w tym przez profesora Krzysztofa Pomiana, profesora Leszka Szarugę, profesorów Nowinowskiego, Stobieckiego, Pomorskiego, Mitznera, ale także tych, którzy na przykład kolportowali kulturę lub zawdzięczali kulturze i instytutowi środki na prowadzenie działalności drugoobiegowej wydawniczej w Polsce. Mirosław Chojecki, kapitan Gawłowicz, znany kurier szmuglujący przez wiele lat kulturę do Polski i dalej, na przykład do Związku Radzieckiego Czechosłowacji. W dniach od 12 do 15 września miało się odbyć sympozjum międzynarodowe w Maison Lafitte, organizowane przez nasz Instytut i Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura. Z powodu pandemii ono się nie odbywa. Dzisiaj odbędzie się tylko konferencja online, będąca jakąś namiastką spotkania. Konferencja pomiędzy Paryżem, Kijowem, Mińskiem, Lublinem i Warszawą. A kumulacja obchodów tej rocznicy, jednocześnie honorująca badania pracowni badań nad Instytutem i UMCS-u, odbędzie się 21 i 22 października, w przeddzień inauguracji roku akademickiego. Na te kumulacje złożą się następujące wydarzenia. Seminarium wokół książki Redaktor z udziałem m.in. profesora Pomiana, profesora Friszke, Szarugi, Habielskiego, Menzfela. Wręczenie nagród przyznawanych przez stowarzyszenie za najlepszą pracę doktorską. Promocja książki, teka redakcyjna z pokazaniem filmowym, jak powstawały te materiały będące jej clue, jej budujące jej znaczenie. Następnie wręczenie stypendiów imienia Leopolda Ungera z udziałem rodziny Ungerów i członków kapituły, m.in. Mariana Turskiego. I następnego dnia wręczenie po raz 20 nagrody imienia Jerzego Giedroycia. Mam nadzieję, że pan profesor Pomian jako przewodniczący kapituły będzie mógł zostać przez kilka dni w Lublinie i osobiście tę nagrodę wręczyć, jeśli nie będę miała przywilej zastępstwa jak co roku. Tu jest ta pierwsza wersja już taka do korekty.